XL wygra, to po prostu jako jedyni będą mieli czyste konto w tych play-inach. Co bardziej mnie martwi już wybiegając w przyszłość, jeżeli Rogue się uda zwyciężyć teraz przeciwko Falcon i następnie Big pokona Asus, oj, niezależnie czy to będzie Origin, czy Vitality, czy XL, to spotkanie Best of Free przeciwko drużynom z drugiego, trzeciego miejsca będzie naprawdę trudne dla Rogue. No i tak, to prawda. I nieważne, kto ich tutaj wybierze, naprawdę będzie duży problem, ale pamiętajmy, że to Best of Free, więc to trochę inny format. Mimo wszystko nie ma co winić tego formatu rozgrywek, kiedy Rogue Esports Club po prostu gra tak miałko, jakby nieobecnie. Może no, teraz się obudzą. Zaciskamy kciuki na pewno, bo to jest ten moment, kiedy muszą się obudzić. Jeżeli chcą w ogóle myśleć o dalszych etapach EU Masters, to jest ta gra, którą po prostu muszą wygrać. Karty na stół. Czas zakończyć serię porażek, czas rozpocząć serię zwycięstw. Rogue tutaj już się decyduje na Akali, która w pierwszym meczu przeciwko Origin działała cuda. I to w rękach tego zawodnika, który ją w tym momencie podjął. Nie zapominajmy, Akali może być nadal wysłana na środkową bądź górną aleję, ale ja chciałbym znów zobaczyć IBO właśnie na Akali, bo ilość czasu, którą on kupował na tych flankach, miejsca, w jakich znajdywał możliwości na wejście i odcięcie przeciwników, były bardzo dobre i w punkt. Więc tutaj na pewno ten zawodnik, będę miał go na celowniku. W odpowiedzi Falcon, Aatrox niezwykle silny top laner, ale mogą go sfleksować, więc tutaj zobaczymy, gdzie dane postacie zostaną przypisane koniec końców. Myślisz, że Darkness nie zdecyduje się na to, żeby wziąć Veigara po raz kolejny? Ja bym Nocturna zobaczył w rękach Darknessa, w końcu ma taki przyjemny nickname. No i też Nocturne na środkowej alei, a to by była bardzo ciekawa historia. To jest synergia, Darkness wybiera Nocturna i odpala Erkę. Ale gdyby Darkness wziął Nocturna na środkowej alei przeciwko Selfiemu, to... I jeszcze mając nick Darkness. Wydaje mi się, że przesiad by po prostu eksplodował. Jak na razie niezbyt wybuchowo, bo jeszcze do tego dorzucony Skarner. To są takie, to jest taka lanowa kompozycja jak na razie po stronie Falcon. Czerwona strona i stwierdzili, ok, zostawimy Akali, Aatroxa otwartego, zobaczymy co się stanie. To prawda. Jednak widać, że ten priorytet bardziej położony na Akali po stronie Rogue Esports Club, pomimo tego, że Ibo tak super pokazywał się na Aatroxie chociażby w Ultralidze i też czujemy, że to jest jego komfort, to wolą Akali, jest to mimo wszystko silniejsza postać. Ale wydaje mi się, że ta Akali trafi w ręce Selfiego jednak, ze względu na to, że został wybrany Renekton, który widzieliśmy wiele razy w LEC, w innych ligach, przeciwko Aatroxowi radzi sobie całkiem nieźle, szczególnie jeżeli obdarzysz go tą presją w początkowym etapie rozgrywki ze strony Leśnika, a Renekton wraz z Sejuani mają naprawdę sporą ilość efektów kontroli tłumu, nawet przed poziomem 6. I jeżeli tylko Renekton dostanie tą przewagę, będzie w stanie ją wykorzystać świetnie przeciwko Aatroxowi. Trudna sytuacja i sprawdzone rozwiązania na pewno się tutaj będą pojawiać. Sejuani, Renekton, tak jak mówiłeś. Do tego jeszcze Akali, ona też przecież walczy w zwarciu, chociaż nie ma zbyt dużej prędkości ataku, więc wcale Sejuani nie będzie pomagać, to zawsze ten jeden ładunek może dołożyć. Tak. I teraz patrzymy w stronę wykluczeń, bo Falcon decyduje się na dolną aleję Morgana przeciwko Skarnerowi będzie całkiem inteligentnym wyborem i też jest prawdopodobne, że będą chcieli tutaj wybrać jakąś postać wspierającą, która ma dużą ilość inicjacji, czy to Nautilus, czy to Thresh, czy to na przykład Rakan, chociaż Nautilus wraz z Rakanem wykluczeni, tutaj inteligentne ruchy ze strony Rogue. Ciekawy jestem, co zostanie dla Falcon, bo też jest wykluczony na Lizard, więc ogólnie wspierających aż 5 mamy wykluczonych. No właśnie i przede wszystkim Kajsie będzie boleśnie brakowało tego inicjatora. Nie ma Alistara, sami wykluczyli zawodnicy Falcon. Nie ma również Nautilusa, Rakana. Malphite na bocie. Malphite Kajsa, polecam naprawdę. Myślisz, że to jest ten moment? Nie, no i tak jak po mówiłem, prostu ten trash jednak. No i też Pantheon był opcją, ale myślę, że zawodnicy Falcon w ogóle nawet nie próbowali tym Pantheonem na dolnej alejce grać, więc... Co z Tahmkenchem? Bo ten jest otwarty, pomimo tych nerfów, przede wszystkim w Azji jest bardzo popularny, wspierający. Może Varus Tahmkench teraz? To wyglądałoby całkiem nieźle, ze względu na to, że Varus radzi sobie naprawdę dobrze przeciwko Kajsie, ze względu na zwiększony zasięg. Ashe Tahmkench, to powiesz na to? I wiesz co, aż kiedy widzieliśmy ją w wykonaniu Hikyu właśnie w ramach LEC, kiedy na ten jeden tydzień wskoczył zamiast Wolaita, była bardzo solidna. No i ogólnie ten botem historycznie, Ashe oraz Tahmkench, bardzo dobry. I teraz zwrócę się do ciebie z pytaniem, jesteś ekspertem akurat tej konkretnej roli, AD Carry. Kometa wciąż, czy Lethal Tempo? Są dwie szkoły. Właśnie Komety i Lethal Tempo. Palenicka i Otwocka, tak? Ja decyduję się na większą ilość obrażeń i też mi się wydaje w takim zestawieniu, w którym masz 3 potencjalnie wytrzymałe postaci, jakimi są Skarner, Thresh oraz do tego Aatrox, Lethal Tempo. No i też Vladimir, pamiętajmy, z nim też wcale łatwo nie będzie i też ma duże możliwości wyleczenia się tych zaczepek, które może mu serwować Ashe z Kometą. No też pamiętajmy, że Kometa bardziej na linii jest ci potrzebna, bo więcej obrażeń możesz zadać.
Masz Thresha nękać, a ten nie ma zbyt dużo możliwości inicjacji, jeżeli nie trafi swojego haka. Też jeżeli grasz Lethal Tempo, to bardziej popularny jest wybór przedmiotów na pierwszym ostrze zniszczonego króla, następnie lecisz w uderzenie krytyczne, chociaż też oczywiście pojawi się o złodziej esencji, czyli ten Essence River na pierwszym wyborze, nawet jeżeli grasz Lethal Tempo, ale jeżeli grasz kometę, to wtedy zawsze lecisz w Essence Rivera, ze względu na to, że chcesz używać swoich umiejętności jako główną ilość obrażeń oraz główną ilość tego narzędzia, które pomaga twojemu zespołowi na wyłapywanie przeciwników, czy jakieś spowolnienie, czy właśnie użycie strzały i tak dalej, więc zobaczymy, na co zdecyduje się Kikyu. Jeżeli ja bym wybierał, to zdecydowałbym się właśnie na ostrze zniszczonego króla oraz Lethal Tempo, ale nie zdziwiłbym się, gdyby tutaj pojawiła się kometa i próba wykorzystania tego strzelca jako zadaniowiec, który głównie ma zapewniać ci efekty ogłuszenia. Okej, okay. Jestem w pełni usatysfakcjonowany twoją odpowiedzią. I pyk, lecimy tutaj, nie wiem, Hail of Blades, full dominacja. Hail of Blades Tamkent i Hail of Blades Ash. Taki... O Jezus Mary. Hail of Blades Tamkent na topie był grywany. Jasne. Wiem, ogólnie, bo boleśnie się z tym spotkałem. Hail of Blades na kilku czempionach jest wykorzystywany. Na przykład, nie wiem, na Kaliście, na Zai oraz Rakanie, jeżeli chcesz lecieć pod pełną dominację, możesz zdecydować się na Hail of Blades. Rzadko to widzimy obydwu. Jednak. Tak jest, rzadko to widzimy, bo kiedy nie wyjdzie ci na linii, wtedy masz bardzo duży problem, bo Rakan zostaje... Ale jeżeli cię strzizują i to wyjdzie, to jesteś skończony, uwierz mi. Czasem się trafia na takie duety na solo kolejce i nie jest to zbyt miłe, szczególnie jak masz zautofilowanego supporta. A nawet na Jinie było... Właśnie chciałem o to zahaczyć. Kiedyś na Jinie, teraz już... Nie tak często, ale wiem, że na przykład... W ogóle Jin się nie pojawia. W rękach koneserów, na przykład ja ostatnio sprawdzając Jina, widziałem, że Sneaky grał i to był Electrocute plus 3 ostrza nieskończoności jako pierwsze przedmioty. Okej. Okay. To bardzo drogi build. Tak, okej. Okay, wydajesz pieniądze na tą unikalną pasywkę, jaką jest oczywiście zwiększenie obrażeń krytycznych, ale z drugiej strony Jin nie potrzebuje innych przedmiotów, dodatkowe AD jest naprawdę bardzo miłe i w zasadzie ma 75% kryta. Mhm. Więc... Też pamiętajmy, że Jin dostaje trochę więcej attack damage, kiedy kupuje sobie attack speed, ale to wcale nie jest taki korzystny przelicznik, żeby budować aż tak dużo tych przedmiotów. Ten attack speed to też się przekłada na jakiś movement speed, jeżeli trafisz. Tak, przy czwartym, z W i przy czwartym więc krytycznym. Jakby naprawdę, jest wiele takich ciekawostek, jeżeli mówimy o Jinie. Ale patrząc, to jest w ogóle postać dla koneserów. I jeżeli ktoś by miał wybrać Jina z tych drużyn playoffowych, play-inowych, to zdecydowanie byłoby to Excel, bo zarówno Kasing, który lubi grać z Zilianem, a Zilian z Jinem to jest fajne połączenie, no i sam Kjarnan, on nawet na Mistrzostwach Świata w poprzednim półfinale, jeżeli pamiętamy, ten mecz, który zwyciężyło G2 przeciwko RNG w ostatniej mapie, gra właśnie Jinem. Oj, ten Jin na pewno dużo agresji dokłada, ale też... To jest taka trochę gorsza Ashka. Tak jest, to jest gorsza Ashka. To nie jest strzelec, który absolutnie cię poniesie, to jest strzelec, który będzie dokładał trochę użyteczności dla drużyny i też bardzo dużo obrażeń. Największą bolączką Jina zawsze było to, że sobie słabo radzi z tankami. I teraz teoretycznie tanków nie ma. Właśnie, zupełnie. Ale jest zdecydowanie więcej innych postaci, które po prostu mogą ci zrobić kuku bardzo szybko też. Wybierasz Luciana i Jin jest skończony. Sivir też historycznie była bardzo dobrym czempionem przeciwko Jinowi i to Woolite zaczął nią grać jako kontra na Jina, ze względu na to, że po prostu wciskasz dwa klawisze, blokujesz większość jego umiejętności za pomocą swojej tarczy i Jin pod wieżą w zasadzie nie robi nic. Więc całe to założenie, żeby mieć nieco silniejszą fazę liniową, żeby wyłapywać przeciwników, jest zanegowane przez Sivir. Ta ostatnia nie jest tak popularna ze względu na dużą ilość osłabień, którą dostała w aktualizacjach na przestrzeni ostatnich kilku lat. No, ale długo była ostatnio grana. Ale tak, jeżeli pojawiłby się Jin, to Sivir tym bardziej może się pojawić. Znaczy, na razie się nie pojawił, ale sobie tylko tak. Ale może w meczu Excel Vitality B pojawi się Jin, Kjarnana? Będziesz Nostradamusem, jeżeli to się wydarzy. Tak, myślę. Okej, okay, dobra. Zaraz przejdziemy do rozgrywki, bo już widzieliśmy draft, więc tylko czekamy na połączenie ze strony organizatorów. Ale jak te dostałem ciekawą informację, że było resetowanie routera w Gaming House Rogue. Okay. To jest akurat bardzo specyficzny powód tej pauzy, bo często jest tak, że... A oni są w Berlinie? Tak. Bo, znaczy, nie, niektórzy, nie. Selfie. Mhm. Ibo, Raxo, Hikyu? Może? Bo jestem 100% pewien co do Selfiego. Widziałem, że oni chyba w Atenach byli, bo sprawdzałem Instastory Raxo i akurat z IBO wchodził do jakiegoś samolotu, więc podejrzewam, że to były Ateny, ale teraz oczywiście mogli wrócić do Berlina, ale już wcześniej rozmawialiśmy z Mikołajem w Berlinie. Dostawcy internetu zawodzą jakoś mocno. Na to się bardzo skarżyło Splice, które przez połowę podobno tego sezonu nie byli w stanie grać screamów ze względu na brak internetu. Schalke też miało z tym problemy i bodajże jeszcze Origin. Więc
Nie, prawda? Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. I to, przed samym Gantletem też czas, który chciałbyś w 100% poświęcić na treningi. Tak, zdecydowanie. Wszyscy zawodnicy Rogi Sports Club są na bootcampie. Takie potwierdzenie dostałem od naszej kochanej produkcji, więc przygotowują się na pewno na IUMAS. To może być dobra i zła wiadomość, bo jeżeli pojawiają się te konflikty, to albo się pogłębią, albo je szybciej po prostu rozwiążesz. Miejmy nadzieję, że rozwiążą te problemy. Też tak samo praca jak z trenerem na żywo też może tutaj dużo dać. Jak na razie nie widzieliśmy zbyt dużo efektów tegoż, ale jest mecz na Falken. Na pewno mają dobre warunki, bo teraz nie możemy powiedzieć, że Excel wygrało, bo byli w jednym gaming house'ie, no bo w sumie Rogue też było w jednym gaming house'ie. To prawda. I mają dobre warunki, pociągnę ten temat. Przede wszystkim mają, wydaje mi się, trochę lepszy draft. I na pewno draft, w którym będą się czuli o wiele bardziej komfortowo. Więc wszystkie gwiazdy na niebie się ułożyły pomyślnie dla Rogue i miejmy nadzieję, że wynik tego meczu będzie korzystny. Miejmy nadzieję, że router zadziała, bo jeżeli tam by tego internetu zabrakło, to ten słynny walkover, który się dowiedziałem, że jednak jest 3-0, 3-0, nie 3-1, tak jak mówiłem, przepraszam was znów z powrotem. A mimo wszystko samo clue rozmowy z Mikołajem, że jeżeli mielibyśmy grać na Portugalię, przegrać 5-0, to lepiej oddać walkovera, bo jest 3-0. Chociaż też są jakieś kary finansowe, więc nie oddawajcie walkoverów, ale tak w ogóle nie, no w duchu sportowym jest po prostu. Pewnie, że tak. Fair play, walka do samego końca. Ogólnie też mi się wydaje, że chyba jest możliwość poddania gry na kliencie turniejowym, ale z tym się wiążą duże reperkusje potem. No i tak. Kiedyś można było normalnie poddawać gry w LCS, wtedy jeszcze grało polski Rokat i zawsze mi się przypomina ta śmieszna anegdota, którą mówił chyba Veggie, z tego co pamiętam, że zawodnicy Rokat się poddawali i menadżer zespołu przed i powiedział: nie poddawajcie się, bo my w naszym haśle reklamowym mamy coś takiego, że walczymy do końca, czy coś takiego, i Rokat lubiło się poddać czasami, kiedy już nie widzieli szansy na wygraną grę. Potem zresztą chyba w następnym sezonie europejskiego LCS już chyba kategorycznie zabroniono Surrender Vote'a, więc chciałbym zobaczyć G2, które no po prostu memuje no już na 200% i kończą Nexus przeciwnika i nagle leci Surrender Vote na drugą stronę Summoner's Rift, tylko tak dla śmiechu. A to jest bardzo śmieszna sytuacja zawsze, kiedy masz wrażenie, że już ostatnim uderzeniem dokończysz Nexus przeciwnika i wtedy wciskasz tak w głosowaniu, tak, poddaniem się i jedna kamera przynosi leci na stop, Nexus. 20 minut, ty sobie dla śmieszków odpalisz Surrender Vote'a i nagle wszyscy pomyśleli, że będą kawalarzami, wcisną tak i nagle okazuje się, że to przeciwnicy dostali LP, a nie ty. No ale możemy teraz przejść wreszcie do rozgrywki, bo jednak te routery działają, na szczęście. Spotkanie na szczycie to na pewno nie jest. Chciałoby się raczej powiedzieć, że jest to spotkanie na dnie. 1-4, obydwie drużyny, Rogue Esports Club kontra Falken. To jest na pewno mecz o wszystko dla jednych i dla drugich, ale my oczywiście trzymamy kciuki za Polaków. Mhm. I rzućmy jeszcze raz okiem na to, jak rozstawione są zespoły. Bo dla mnie ważne będzie to, żeby na początkowym etapie rozgrywki Behave zaopiekował się IBO, który jeżeli będzie miał dobry start w tym zestawieniu przeciwko Atroxowi, może naprawdę podziałać cuda. Oj, Skeden? Niedziela niehandlowa, bo nie ma żadnego przedmiotu w jego ekwipunku. Chyba i tak będzie się cofał, żeby zmienić trinket. To ma jakiś sens, ale o, wow, jeżeli by zaczął tutaj dżunglę bez Falken, przedmiotu, to dżungli wtedy dostałby mniej doświadczenia, to by była istna tragedia. Zobacz, on tak nie się dzieje. Wie. On nawet, i najgorsze jest to, że on w pojedynkę zaczyna to niebieskie wzmocnienie, więc nawet drugiego poziomu nie wyciągnie. Czekaj, nie, no to to musi być jakaś strategia. Okej, okay, chyba się zorientował. O, jeszcze wróci do okej, okay, chłopaki. Okay. Nie mam przedmiotu do dżungli, a wiecie co to oznacza, że po prostu muszę się cofnąć. Głupia sprawa z tym routerem. Zapomniałem zakupić przedmioty do dżungli. Rzeczywiście, tutaj Skeden będzie mocno spowolniony i na pewno to spodoba się Behave'owi, chociaż on może nawet o tym nie wiedzieć. Czy został na mapie w jakiś sposób ujawniony? Nie. Wydaje mi się, że nie, więc Behave na pewno o tym nie wie. Zresztą no to jest nawet rzecz, której zupełnie nie możesz się spodziewać, tak? No, dżungler przeciwny zaczyna w pojedynkę niebieskie wzmocnienie bez przedmiotu do dżungli. To już miał jakiś zupełnie nieśmieszny żart, ale stał on się rzeczywistością. Strategia na zmyłkę. 8-0, zupełnie zaoutjunglowany tutaj został Skeden. Behave, wielkie brawa. Behave na tyle mocno wpłynął mentalnie na przeciwnika, że ten nawet nie był w stanie dokonać zakupów w dżungli. Albo raczej w sklepie i zakupów do dżungli. No oczywiście teraz przejdzie na swoje czerwone wzmocnienie, zabezpieczy to pierwsze wzmocnienie, ten pierwszy obóz w 2 minucie 35 sekundzie, więc naprawdę to jest spora ujma dla tego zawodnika. W poziomach równo, ale zaraz Behave to zmieni, bo on już pokonał 3 obozy i zaraz zajmie się czwartym. Mimo wszystko Skarner i tak całkiem nieźle sobie radzi, nawet jeżeli w pojedynkę musi zaczynać ze względu na te altary, które są rozstawione.
wieżyczki na pewno pomogą mu, przynajmniej w tych obozach, które obejmuje. Tak jest, ale na pewno ta sytuacja przy pierwszym krabie nie będzie go faworyzować, bo pamiętajmy, że te kraby pojawią się już bardzo niedługo na Saunders Rift i Skaden jest dopiero na górze, dopiero rozpoczął swoją przygodę w dżungli, podczas gdy Behave ma się całkiem nieźle. Pierwszego kraba będzie sobie podbierał i myślę, że Skarner jedyne co musi teraz zrobić to full clear. Tak mi się wydaje, bo Behave nie ma prawa wiedzieć o tym, że stała się ta sytuacja w dżungli, więc Skarner będzie próbował po prostu jak najwięcej z tego wyjąć. I co jest gorsze? Sprzedanie swoich przedmiotów w momencie, w którym teleportujesz na linię, czy jednak rozpoczęcie bez przedmiotów do dżungli? Bo taka sytuacja była w LEC. Zdecydowanie wolałbym się steleportować bez przedmiotów niż zacząć dżunglę. Ale to było tak, że on chciał zakupić przedmiot z BF Sworda i jeżeli Behave tutaj upadłby do pierwszej krwi, naprawdę bym się zdziwił, bo przeciwnik rozpoczął fatalnie, ale zauważony jednak tutaj Marcin został. I jednak nie będzie wyłapany, ale... I też pamiętajmy, Skarner jest w tym momencie bez runy, bo Predator nie działa, kiedy nie masz butów, więc... Beznadziejna sytuacja dla Behave'a teraz. Mimo wszystko 24 stwory zgładzone do 12, więc... O, patrz! Przewaga jest. Kolejna zagadka rozwikłana, bo Hikyu jednak gra z kometą. Okej, Hikyu gra z kometą, a... Kryza będzie miał duży problem. Behave bardzo ładnie tutaj zestawia swojego oponenta. To musi być pierwsza krew, tylko ona chyba trafi do Ibo. Ale rzucił w niego procą, zestunował. Co to w ogóle jest? Czym rzuca Sergiła? To jest buława, ale czym ona rzuca, nie mam pojęcia. No właśnie, bo to jest jakimś... Jakiś odłamek lodu, no tak to wygląda. Dokładnie. Zamraża swojego przeciwnika, okej. Nie będziemy się na tym zbyt długo rozwodzić. Skeden, na pewno małe zwycięstwo, bo udało się wziąć tego kraba. Wiesz, to nie jest tak, że mamy na Summoner's Rift jakieś smoki, barony, a my się zastanawiamy, czym rzuca Sejuani, prawda? No bo wiesz, no w świecie fantazy takie normalne rzeczy są bardziej pociągające niż te zupełnie nienormalne. No, jeździ tutaj taki, w zasadzie, to jest skorpion bardziej niż jakiś krab, ale... Jakiś skorpion robot w ogóle, popatrz. Cyberpunk 2077, wygląda damy. Świetnie. Pre-release. A w każdym razie tak, wracając do Hikyu, on będzie grał z kometą, więc spodziewam się Essence Rivera na tym pierwszym wyborze i prawdopodobnie on zaufa IBO oraz Selfiemu do tego, żeby w tej gierce poradzili sobie nieco lepiej. To oni będą grali pierwsze skrzypce i na pewno ważne było to, że pierwsza eliminacja trafiła na konto Marcina, samego Lebudy z górnej części mapy, bo w drużynie Rogi Sports Club mamy aż czterech Marcinów, jeżeli oczywiście Martina Hikyu też... No oczywiście, że tak. No. Martin Kordma, nasz Estończyk, swoją drogą też bardzo miły chłopak, myślałem, że po tym jak przyleci tutaj z LEC, to będzie się woził, ale gość jest kompletnie w porządku, więc... Czterech Marcinów. Zróbmy jeszcze jakiego mamy polskiego wspierającego, który ma na imię Marcin? Czy mamy w ogóle takich? W Ultralidze na przykład? Co mi... Zabiłeś ćwieka teraz. Mamy Delorda, który jest Pawłem. Mamy Erdotę, który jest Robertem. Tak jest. Mamy... Szukajmy dalej. Konrad Górniak, czyli Greku. Mamy Blue 45, który jest Maciej. Maciem. A Makuka mamy, to jest Dominik. Dominik. A kogo tam dalej jeszcze? Mamy Pyrkę. Okej, jeżeli jest jakiś Marcin support na czacie teraz, to... Rok zatrudnia proszę Marcina się zgłosić. Wspierającego. Proszę się zgłosić. Nie, oczywiście. Do tablicy wywołany. Braxton nie zasłużył na to, żeby stracić swoje miejsce w tym składzie. No i prowadzą nurkowania na górze, teleportacja od Rogue. Dmuchają na zimne, to z pewnością. I bo zgarnia kolejne zabójstwo i Rax się tutaj pojawia. No brali te opancerzenia to z pewnością, bo Kryza nie dysponuje swoją teleportacją. Zostawili jednak bota i zawodnicy Falcon jak na razie na to nie reagują, aczkolwiek wpychają falę creepów, więc możliwe, że i jedno opancerzenie tam się uda zdobyć. No, wydaje mi się, że nieco na wyrost była ta teleportacja od Raxo, chociaż on oczywiście dysponuje spellbookiem. Normalnie nie widzimy wspierających grających z teleportacją, ale tutaj było lepiej zabezpieczyć w czwórkę tą jedną eliminację oraz kilka plate'ów niż pozwolić przeciwnikowi na jakiekolwiek zagranie, które byłoby w stanie to skontrować. I tak Hikyu na dolnej części mapy nie stracił zbyt wiele. Nadal dysponuje swoją teleportacją, wrócił z bazy, ma całkiem niezłe zakupy. Oczywiście przeciwnicy, jeden plate na ich konto, ale to nie jest koniec świata. Ogólnie Rogue od samego początku rozgrywki kontroluje to spotkanie. 2300 sztuk złota przewagi. Takie Rogue chcieliśmy oglądać. Takie Rogue wydawało nam się, że będzie pokazywać się w każdej mapie. Nie rzucaj klątwy. Jest dopiero 7 minuta. Ja rozumiem, Skeden zaczął dżunglę bez przedmiotu. Jasne. Gwiazdy się już... To już naprawdę... W drafcie mówiłem, że się ułożyły. Teraz to już nastąpiła w ogóle jakaś niesamowita koniunkcja. Mimo wszystko jednak nie zapeszajmy, bo
Wiele się jeszcze może w tej grze wydarzyć. 6-2-0-0 Ibo, 62 stwory zgładzone, Executioner's Calling dostępne, więc na pewno nas cieszy, bo ten Renekton będzie zupełnie masakrował Aatroxa. Mhm. I ogólnie grając Renektonem dosyć popularny jest pierwszy wybór tego Spear of Shodin, ze względu na to, że jesteś natychmiastowo w zasadzie wysadzić przeciwnika i nie chcesz z Aatroxem podejmować długich walk, bo on wtedy jest w stanie się wyleczyć, czy to za sprawą swojego ultimata, czy za sprawą swojej umiejętności pasywnej, bądź nawet runy, jaką jest Conqueror. I tutaj inwestując w Spear of Shodin, masz to natychmiastowe zwiększenie mocy. Masz więcej AD, masz także te cooldowny po użyciu własnej umiejętności specjalnej i jesteś w stanie bardzo szybko poradzić sobie z przeciwnikiem. No i też spójrzmy na to w kontekście optymalizacji. Spear of Shodin, tak jak mówiłeś, działa wtedy, kiedy włączasz swojego ultimate'a, więc teoretycznie chciałbyś ten przedmiot mieć jak najszybciej, żeby jak najwięcej ultimate'ów użyć. To jest czysta optymalizacja kosztów. McCleavera zawsze możesz dołożyć, a ten nie przyda ci się specjalnie na Aatroxa, bo on zbyt dużo pancerza nie będzie składał. Ale naprawdę prześladują tutaj tego Aatroxa zawodnicy Rogue Esports Club, bo po raz kolejny na przestrzeni 9 minut Behave pojawia się pod górną aleją. Teleportacja aż dwie dostępne ze strony Falcon, więc mogą odpowiedzieć na to zagranie. I to jest coś, co zdecydowanie muszą robić zawodnicy Rogue. Kresy ma już dostępny ultimate i jak na razie to jest gra nerwów, od razu teleportacja zagrana, ale czy uda się szybko wymazać Aatroxa, to jest pytanie. I bo skacze w tej i we, w te Darkness się teleportuje, ale Darkness nic tutaj nie zrobi absolutnie. Aczkolwiek odpalony Phase Rush. Zagrany jeszcze Hemoplaga i będzie próbował tutaj podejść Vladimir, ale on nie ma wystarczająco obrażeń jeszcze. Dopiero rewolwer i Fiendish Codex na jego koncie i zawodnicy Rogue Esports Club po prostu się stąd wyniosą. I bardzo wiele tutaj zyskają. Oczywiście Smoke trafił na konto Falcon, ale kolejna eliminacja w ręce Ibo, do tego jeszcze Selfie. Miał chwilkę czasu, żeby na środkowej alei podziałać nad plate'ami, zdobyć to solowe doświadczenie, więc ogólnie Rogue wychodzi z tego bardzo zadowolony. I wydaje mi się, że dosyć oczywisty był scenariusz tego spotkania, chociaż to jest całkiem niezła strzała, ale bardzo szybka interwencja ze strony Grisena. No wręcz natychmiastowa. Widział tylko, jak Hikyu napina swoją cięciwą, od razu latarnia pod nogi na Meksa, więc dużo tutaj się nie mogło wydarzyć mimo wszystko. Ash i Tahmkench jak na razie gniotą na dolnej alejce. Bardzo nieprzyjemna linia do grania, bo kiedy dostajesz najpierw wolejem wzmocnionym jeszcze kometą, a potem jeszcze językiem Tahmkencha, to nagle się okazuje, że raz nie masz możliwości zainicjować, kiedy jesteś threshem, ale dwa, dostajesz całkiem sporą dawkę obrażeń. Mówiąc o właśnie obrażeniach, Kryze, spotkanie pierwszego stopnia z Alligatorem. Oho, zaraz może być spotkanie drugiego stopnia z Akali i to naprawdę wściekło i ależ tutaj Selfie poleciał. Całkiem zgrabne zagranie, jest tu jednak Grisen, on czeka na swojego leśnika, żeby pomóc w potencjalnej eliminacji Selfiego. Latarnia Flash, myślę, że będzie tutaj próbował hukować. Selfie chyba sobie nie zdaje sprawy, ale Skennen jest bardzo daleko. Mimo wszystko jednak uda się dołączyć i od razu zagrane Impale. Nie będą ryzykować zawodnicy Falcon i Selfie wyeliminowany. Widział tego Warda, dlaczego nie próbował się wycofać? Wydaje mi się, że jakby liczył na to, że jednak jego powrót do bazy dokończy się. Ale to prawda, Selfie z trochę leniwym powrotem do bazy, bo mógł wycofać się w okolice Trójkrzaka, możliwe, że wejść nawet na ten wart kontrolny, który tam został postawiony wcześniej przez IBO. No, mimo wszystko, jeden za jednego, zabójstwo trafiło do Thresha, to nie jest w żadnym stopniu odpowiedź godna jakiejś większej uwagi. A także Rogue było w stanie zabezpieczyć tego Heralda przed 14 minutą, bardzo ważny obiekt na mapie i tutaj sugerowałbym go wykorzystać na środku. Gdzie są te trzy plejty? Będziesz w stanie przejąć wieżę, jeżeli tylko podejdziesz większą ilością zawodników, bo na topie IBO i tak niszczy swojego przeciwnika, i tak zniszczy tą wieżę. Tak jest i też nie ma co zbyt dużo złota pompować w Renektona. Oczywiście fajnie by było, gdyby ten krokodyl był trochę do przodu, ale przede wszystkim chcesz mieć bardzo silną Akali. Mimo wszystko jednak Rogue Esports Club zagrywa Heralda na dole. Też to nie jest... To złoto nie trafi solowo do Hikyu i też pamiętajmy, że aż to nie jest ta postać, która będzie grała pierwsze skrzypce w tej kompozycji. Mimo wszystko jednak pierwsza struktura na dole i też chcą się odblokować przede wszystkim. Chcą może porotować gdzieś na przykład na środek. Na pewno będzie bardzo ważne to w kontekście Tahmkencha oraz aż ze względu na to, że przeciwnicy nie stojący pod własnymi strukturami są narażeni na te strzały, jedna za drugą, które lecą w ich stronę. Tym bardziej, że tutaj Hikyu zdecydował się na tego złodzieja esencji, czyli dodatkowy czas odnowienia i ult Ashki naprawdę będzie co minutę dostępny i co minutę prawdopodobnie Hikyu będzie go odpalał, żeby potencjalnie przeciwników w jakiś sposób wyłapać. Tak jest, szybciej wracające umiejętności. To jest coś, co uwielbia taka Ash, bo pamiętajmy,
To może być, to będzie aż potem pod Triforce'a, tak jest, te dwa daggery to sugerują, że pojawi się tutaj Stinger i zaraz potem Trinity Force, więc to nie jest Ashe, która będzie klikała każdy autoatak w teamfightach, to będzie Ashe, która będzie podchodziła, rzucała swój volley, dodatkowo jeszcze autoatak, próbowała bardziej wyberstować, obić rywala, to na pewno Skaden w zasadzie. Red buff za błysk. Czy to jest wymiana, którą byś... Zupełnie. Darkness. Oj, Selfie może mieć problemy, to jest ponad 200... Wow. Gdyby Selfie nie wrócił, to by przetrwał. Selfie... Myślisz? Pewnie, że tak. Pokonany własną bronią, bo ten Vladimir idący po solowe zabójstwo to jest coś, co widzieliśmy chociażby w Ultralidze. To jest coś, co mnie zdziwiło przede wszystkim, bo Selfie na pewno tego turnieju nie może zaliczyć do udanych. Oj, zdecydowanie nie. I często było tak z Marcinem, że podczas sezonu regularnych grał naprawdę dobrze, ale potem przychodziły playoffy i miał duże problemy, często się krztusił i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mówię tutaj w tym metaforycznym sensie czołkowania. Jest strzała, ale jest też latarnia dostępna. Zestunowany, ale poleciał. Tak to bywa czasami w League of Legends, sięgnął ręką do tej latarni. Bo gdyby ten stun został zaaplikowany w momencie, w którym latarnia już była podjęta, zostałby w miejscu zatrzymany Vladimir, ale ze względu na to, że najpierw poleciał stun, a następnie komenda kliknięcia latarni, byłeś w stanie już się przetransportować. To prawda i parę umiejętności w League of Legends działa w ten sposób. Skok Tristany na przykład. Czasem ogłoszenie ci przerwie, a czasem wyjdziesz w momencie, kiedy jesteś ogłoszony. Na przykład świetnym przykładem jest wybór Tristany albo Ezreala przeciwko Blitzcrankowi, bo ten, jeżeli cię złapie, o, Ezreal, to już masz dosłownie tą 0,1 sekundy, żeby wcisnąć swoją umiejętność, która to ramię wygnie i będziesz w stanie z niej wyskoczyć. Ezreal w ogóle dochodzi do takich paradoksów, kiedy Ezreal jest fizycznie złapany przez Blitzcranka, ale i tak będąc uściśniętym wychodzi z tego. Wydłuża się to ramię, prawda? Tak jest. I pamiętajmy też, że to jest teleportacja, mignięcie, błyśnięcie jakby, czyli przeniesienie się z punktu A do punktu B. Tak jest? A, tak jak błysk. A latarnia to jest dash, czyli to podbiegnięcie jakby, tak? Jak dziwnie by to nie brzmiało i jak dalekie by to nie było podbiegnięcie, to zawsze możesz to przerwać. I widzieliśmy to chociażby wczoraj, kiedy... Czyli wychodzi na to, że Thresh ma dasha. Tak, Thresh ma dasha. Najdłuższego dasha w grze. Tylko nie on ma. Też może dać dasha, to na pewno. On jest dawcą, a ktoś inny jest biorcą. Dawcą dasha. Teraz biorcą tej... Dawcą sporej dawki obrażeń mógł być tutaj Hikyu, ale... ma trochę na wiwat. Przede wszystkim zawodnicy Falcon przegnani od środkowej alei, a to oznacza kolejne struktury. 6 tysięcy prawie, no okej, okay, powiedzmy 5 tysięcy sztuk złota przewagi na konto Rogue Esports Club. To na pewno podnosi nas na duchu, bo jeszcze tak aktywnego Rogue na tym turnieju nie widzieliśmy. Okej, okay, w tym meczu na Origin też byli aktywni, ale... te ostatnie gry były po prostu fatalne. I szczerze mówiąc, to jest ten mecz o wszystko. To jest ten mecz, który musimy wygrać i liczyć na to, że jeszcze Niemcy rozprawią się z przeciwnikami z Bałkanów. Z Bałkan. Ale... Bałkanów? Dobrze powiedziałem. To dobrze powiedziałem, bo pamiętam, że wczoraj nam przypominałeś o tym, żeby tak mówić. A w każdym razie, to jest ten mecz. Powinniśmy się emocjonować i powinniśmy w tym momencie dopingować Rogue z całego naszego serca, z całych naszych sił, ale konkluzja jest taka, no... Rogue takie spotkanie powinno wygrywać i tak to spotkanie powinno przebiegać. Ja nie jestem tutaj zdziwiony ze względu na to, jak Rogue prowadzi to spotkanie. Ja takie Rogue chciałem widzieć i takie Rogue powinniśmy widzieć na przestrzeni tego turnieju. A to dopiero będzie drugie zwycięstwo, jeżeli uda się oczywiście doprowadzić ten mecz do końca. Oczywiście taką mam nadzieję i w takim kierunku zmierzamy. Ale też gdyby dostali się do... tego knockout stage, czyli do tej fazy... Będzie szansa na rehabilitację. Tak jest i do tego też trochę zmierzam, że suma summarum to nie jest do końca istotne. Oczywiście fajnie było wyjść z pierwszego miejsca, fajnie było zająć drugą lokatę, żeby wybrać sobie słabszego oponenta, ale przede wszystkim musimy mierzyć zamiary wobec sił i teraz Rogue zależy głównie na tym, żeby dostać się do tej fazy barażu. I często mówi się, że nie powinno porywać się z motyką na słońce i w tym kontekście na pewno pierwsze, drugie miejsce byłoby odpowiednie. Ale tutaj piąte też poniekąd nas... Pierwsze fajne, ale piąte też spoko. W sumie moglibyśmy tak to trochę podsumować. Jasne, jakby te oczekiwania były naprawdę spore, ale zaczęliśmy je trochę rewidować w miarę postępowania tej fazy play-in. Jakie będą nasze oczekiwania względem Devilsmon w takim razie? Musimy sobie odpowiedzieć na fundamentalną kwestię, czy uważasz, że Devilsmon jest lepszy od Rogue Esports Club?
No może o tym świadczyć chociażby wynik finałów ostatnich. No ale nie tak szczerze, no bo wiesz, no to jest jeden mecz mimo wszystko. Nie, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że moment, w którym teraz znajduje się Rogue i te problemy, z którymi się borykają, potencjalnie sprawiają, że Devil's One jest na ten moment lepsze. A jak u ciebie to wygląda? Też tak uważam i też mało tego, wydawało mi się nawet w pierwszym sezonie Ultraligi, że Devil's One ma większy potencjał niż Rogue Esports Club, tylko że to byli zupełnie inni zawodnicy. Teraz jestem już w zupełności pewien i pamiętajmy też, Devil's One to jest ekipa, która gra ze sobą już od dawna i to jest bardzo ambitny projekt, który został powołany głównie po to, żeby osiągać sukces. Tego sukcesu na skalę europejską nawet jeszcze nie było, więc na skalę polską też nie było zbyt wielu tych sukcesów. No, potrójna korona dla Devil's One na pewno jest ładnym zwieńczeniem tego roku, aczkolwiek wygrana... Ale jest apetyt na więcej, też pamiętajmy, to jest projekt z rozmachem, więc wydaje mi się, że Devil's One, jeżeli chodzi o te polskie ekipy, to jest coś, co będziemy na pewno śledzić z większymi wypiekami na twarzy, bo chcemy dostać argumenty, dzięki którym rzeczywiście te nasze przewidywania, Agresivo Doleca, Matisław wreszcie na szczycie, Cinkrow, generał, będą miały realne przełożenie. I tak samo jest z Rec. Tak jest i też pamiętajmy, że zmierzamy do tego bardzo smutnego momentu w roku, kiedy Światowe League of Legends ma lekką przerwę, bo te momenty późnej jesieni... Najpierw Mistrzostwa Świata. Tak jest, oczywiście Mistrzostwa Świata zwieńczą ten jakże szalony sezon, ale... Ta wisienka na torcie. Na to wszyscy czekają. Ale potem będzie przerwa. I kiedy Devil's One sobie tutaj nie zapewni fajnego występu, to gdzie wtedy mają grać? I to będzie ten problem, że to był projekt, który miał zupełnie zatrząść rokiem 2019. Jak na razie tych super niesamowitych efektów jeszcze... Ile stopni w skali Richtera, tak? Bodajże tak były trzęsienia ziemi? Mhm. Mam nadzieję, że po raz kolejny się nie zbłaśnie, bo już tutaj walkover poszedł. Było jedno fupa, no w sumie drugie też, jeżeli chodzi nie o Forta. To, chyba, to inna, Forta to wydaje mi się, że to inna drużyna, są, prawda? To inna drużyna. A co z Huraganami? Bo w końcu Ultraliga powinniśmy wiedzieć. No i po co zbaczasz na te tematy, kiedy nie wiemy? Co? Jest jakaś... Samobój. No tak, strzeliłeś tego samobuja przysłowiowego. Jest jakaś skala Huraganów? Często się słyszy o Huraganach w mediach, ale... Oj tak, gdyby to podawano w jakiejś skali, to szczerze mówiąc sobie nie przypominam, ale na pewno jakoś się to mierzy. Okej, zostawmy to, bo na razie Rogue Esports Club. My trochę zboczyliśmy z tematu, ale Rogue Esports Club po prostu próbuje sobie brać mapę Behave. Oj! Tym razem nie podkręcił tego Ultimate'a i Kryzy tutaj będzie miał całkiem ładny popis. Ultimate właśnie zszedł i Skeden. Od razu wchodzi Selfie, bardzo ładny QSS. To przeoczyliśmy Hikyu. Całkiem niezły volley. Będzie to teleportacja na plecy od IBO, ale to jest tylko Renekton i w zasadzie co on zrobi? Upadnie shutdown do najgorszego zawodnika z drużyny przeciwnej, oczywiście najgorszego, że najbardziej niebezpiecznego ze względu na to, że Vladimir dostał tą drugą eliminację, a Vladimir w późniejszym etapie rozgrywki staje się prawdziwą bestią i Rogue przekombinowało i to jest chyba ten sam pro... Oj, ten hook był naprawdę niezły, ale Grisen koniec końców się nie przyciągnął i wydaje mi się, że Rogue ma podobne problemy co Vitality oraz Excel. Kiedy zaczyna się ten okres rozgrywki, który... ten moment stagnacji, kiedy za bardzo nie masz celów na mapie dobrania takich zaczynasz bezpiecznych, darmowych. Zaczynasz popełniać błędy i to są błędy niewymuszone. Tak samo jak ten zegarek w pamięci Memento. Grisen zagrał tak dobrze ten teamfight, że chciał się ozłocić. Dokładnie. Posąg postawiony ze spiżu. Tak czy inaczej powiedziałeś, zabójstwo dla najgorszego oczywiście dla Polaków, Vladimira i... Nie byle jakiego Vladimira, bo to jest Darkness i trochę sobie memowaliśmy z tego Veigara, że się pojawiał, ale jest przepotężny Vladimir. No tym bardziej, że dołożył czapkę do swoich przedmiotów, więc już dwa na jego koncie wraz z protobeltem w walce drużynowej będzie naprawdę niezłą prezencją się odznaczał. Ale nadal Rogue jest za sterami. Rogue ma nadal 5000 sztuk złota przewagi. Dwa smoki może nie są jakieś fenomenalne. Właśnie, chciałem powiedzieć, że dwa smoki, ale... Wiesz, zawsze rewiduję, tak patrzę na ile z nich. Przeciwnicy mają tego trochę lepszego smoka. Wydaje mi się, że w tym momencie wolałbyś mieć jednego smoka górskiego niż dwa smoki oceniczne. Nawet trzy. Te nieuchronne obrażenia do struktur i celów na mapie są naprawdę bardzo użyteczne. Biorąc pod uwagę, że już żarty na bok, ten Baron po stronie Rogue wygląda naprawdę cienko, bo... Aż pod Trinity Force'a i pod Essence River wcale tak dużych obrażeń w tego Barona Nashora nie zadaje. Mhm. Do tego jeszcze Akali, która... No okej, ma trochę tych obrażeń stałych, ale nie aż tyle. Bardziej w czempionów uderza, aniżeli w te cele neutralne. Sejuani oczywiście trochę tych obrażeń. Sensacyjnie Sejuani
całkiem niezła jest na Baronie, bo może dodać trochę tych obrażeń procentowych. One oczywiście mają swój jakiś pułap. To nie jest tak, że bijesz na Shora tam jakiś duży procent jego maksymalnego zdrowia. Pewnie, tak, pewnie. A no i Renekton też nie najlepszy w takich sytuacjach, a walka ma całkiem niezłego na Shora. Okej, to będzie eliminacja na Behavie, to na pewno Darkness zgarnia kolejne zabójstwo. Robi się naprawdę nerwowo, bo wyrównanie w killach i okej, ta przewaga w złocie cały czas jest, ale Rogue Sports Club, co się dzieje? Bardzo nierozsropne zagrania i kroki podejmowane przez Rogue Sports Club w tym momencie. Ta wizja chcieli zapewnić ze względu na to, że potencjalnie mogą podebrać Barona, ale ten rozpoczęty przez Falcon. Grisen nie ma jeszcze swojego błysku, ale mowa o summonerach, teleportacji nie ma Ibo, więc będzie musiał tutaj dołączać, a Kryze może po prostu stać na dolnej alejce i delektować się tymi chwilami spędzonymi w towarzystwie minionów. Ale Falcon nie może dostawać takiego darmowego czasu na skalowanie, bo jest Kai'Sa, jest Vladimir, jest Aatrox, wszystkie te postacie w 30, 35 minucie naprawdę wydają się przerażające i co zrobi im Ashka, co zrobi im Renekton? Oni już wtedy będą dawno po swoim czasie, w którym byli użyteczni. No i tak, i też pamiętajmy, że nie chcesz specjalnie przedłużać gry, kiedy trash jest w przeciwnej drużynie, bo wtedy jeden dobry haki zupełnie gra się może posypać. I naprawdę te haki są bardzo celne ze strony Grisena. Trzeba tutaj go pochwalić, bo często patrzę na zawodników wspierających z innych regionów i nie jestem specjalnie przekonany do tych herosów, które wymagają dużej ilości umiejętności, ale tutaj Grisen trafia jednego za drugim haka i już wiele razy spowodował, że albo Selfie musi zużyć swój QSS, albo Tamkench musi kogoś pożyć i tak dalej, i tak dalej. Chociaż teraz Rogue rozpoczyna tego Barona. Mają tempo na mapie, jest także teleportacja od samego Tamkencha i do 7000 punktów zdrowia spadł ten Baron. Ale zobacz, jest Darkness na flance i to może się bardzo źle skończyć dla Rogue, jeżeli by tutaj tylko Falcon zdecydowało się teraz wejść. Darkness dysponuje jeszcze swoim błyskiem, mimo wszystko zaunowany przez Selfiego. Rozpoczyna się teamfight, Rax to bardzo mało punktów zdrowia, ale Ibo wjeżdża przeciwników i zadaje ogromne obrażenia. Namex już wymazane z mapy. Będzie tylko kwestia czasu i teraz Darkness. On nie ma chyba plagi, bo zużył ją wcześniej. Mimo wszystko jednak te obrażenia od Vladimira są ogromne. I czy uda mu się jeszcze użyć jednego Q? Nie! Bo wymazane przez Kikiu. I teraz Kryze. Ostatni wojownik na tym polu i Falcon ma naprawdę duże problemy, aczkolwiek jeszcze Aatrox walczy. Grisen dorzuca tutaj latarnię. Kikiu jednak z dobrym autoatakiem i Rogue Sports Club będzie miało tego Ace'a i to jest niezwykle istotne, bo teraz będą mogli w końcu pracować nad mapą. Oj, bardzo szarpana walka drużynowa, ale jednak udało się Polakom ją zwyciężyć, więc nadal prowadzimy w tym spotkaniu. 6000 sztuk złota przewagi, 6500, zaraz będzie 7 ze względu na tą wieżę, ale oj, gdyby ten Vladimir rozkręcił się w walce drużynowej, byłoby... Nie miał hemoplagi, to jest najważniejsze, bo tej umiejętności użył wcześniej. Gdyby tutaj poleciało ulti Vladimira, to byłaby naprawdę rzeź. To prawda. Ze względu na to, że Darkness był aż tak długo poza walką, nie był w stanie zadawać tych obrażeń oraz Kai'Sa została wyłapana gdzieś poza pozycją, to bardzo dobrze wyszło dla Polaków, ale też popatrz na tego Aatroxa, który zadaje tak ogromną ilość obrażeń i do tego jeszcze naprawdę leczy się za horrendalne wartości. 370 z autoataku, no come on! To jest bardzo dużo, ale pamiętajmy, to był autoatak wzmocniony pasywką, więc... On nie, nawet tak, nie ma dysdensa jeszcze. No, jest trochę do tyłu, też pamiętajmy, 0-5 ma Kryze, ale Aatrox w teamfightach oczywiście będzie błyszczał. Co wzięło Rogue Sports Club w tym czasie? Wieża na środkowej alei i to chyba tyle. Będą czekać na kolejnego smoka, ten na pewno im pomoże w podjęciu Barona, bo Baron będzie dla nich bardzo ważny, już widzieliśmy, że go rozpoczynali, ale to też jest niebezpieczne. Jeżeli robisz Barona przeciwko Vladimirowi, przeciwko Aatroxowi, właśnie w tych wąskich korytarzach, oni tam mogą w jakiś sposób zabłysnąć. No ale na pewno zabezpieczenie tego smoka nieco przyspieszy sam proces podbierania Barona, no ale przeciwnicy, wydaje mi się, że już zaczynają naprawdę skalować się do tych późniejszych etapów rozgrywki, też ze względu na dużą ilość shutdownów, która padła po stronie Rogue Sports Club. W końcu Vladimir, w niego naprawdę sporo złota zostało wtłoczonego. Tak samo jak i Kai'Sa, która całkiem nieźle się trzyma w minionach. I popatrz, ona zaraz będzie miała trzeci przedmiot. Co za tym idzie? Już trzecia ewolucja. I do tego wystakowany mana minion, więc potencjalnie Namex może tutaj zrobić wiele złego Polakom. Okej, to jest Kai'Sa po 3 ewolucje. Zbyt często tego ostatnio nie widzieliśmy, bo zazwyczaj kiedy Kai'Sa leci gdzieś do tyłu, zawodnicy decydują się na to, żeby zbudować na niej po prostu więcej kryta. Żeby jak najmocniej działała w teamfightach. Okej, walka od Rogue Sports Club. Bardzo dobra latarnia. Słaba pozycja Hiki, chociaż udało im się przeżyć i Kryze może być na celownika w tym momencie, ale bardzo mocno się leczy, jednak wyeliminowany w międzyczasie został sam Behave. Oj, i ten Grisen hook był fenomenalny. Hiki oraz Selfie muszą uciekać, ale to może być zbyt późno, bo triple kill dla Kryze, o tym mówiłem. Ona teraz jest w stanie się rozkręcić i Rogue po prostu to paliwo się skończyło.
Jest teleportacja, będzie IBO próbował odratować tutaj sytuację baronową, ale nadal przy życiu Wladimir, nadal przy życiu Kajsa, tych dwóch strzelców, tych dwóch Kerry, w zasadzie nie strzelców, a Kerry, mogą wiele złego zrobić i IBO używa swojego klęsa, albo raczej QSS-a, może ucieknie z tej sytuacji podpalony. Oj, naprawdę wygląda to słabo dla Polaków. Beznadziejnie to wygląda, bo przede wszystkim Behave jeszcze martwy. Wraca dopiero za sekundę na Summoner's Rift, a od swojej bazy do Barona na Shora. Jeszcze kawałek drogi, tym razem selfie nie ma QSS-a i po prostu zostaje wymazany przez Darknessa. To obrażenie od Namexa i Darkness są po prostu ogromne. Ten Baron będzie spływał. Darkness zonuje Ibo i to musi być Baron na Shore dla Falcon, ale ciekawe, czy się stąd wyniosą. Behave nie ma jeszcze swojej umiejętności ostatecznej. Teleportacja zagrana gdzieś na Viva, to jest tragedia. Będzie lecieć ta strzała. Wydaje mi się, że tylko po to została zagrana ta teleportacja. I może wyłapią Thresha, ale... A, ta nagroda pocieszenia jest bardzo marna i... No Rogue miało tą rozgrywkę w garści, ale wydaje mi się, że nieco opuścili. I też pamiętajmy, wrócę do tego, o czym mówiłeś przed chwilą, że paliwo się kończy u Rogue. To nie dokładnie tak, bo to paliwo jest przelewane do baku przeciwników, to jest najgorsze. Tam, gdzie ty odpadasz, tam przeciwnik wzrasta. Aatrox teamfightowo, Wladimir się po prostu świetnie skaluje, Kajsa wygląda fenomenalnie i pamiętajmy, ta Ashka pod Essence Rivera i pod Trinity Force'a ma taki moment, kiedy nie robi zbyt dużo. Będzie potrzebowała kolejnych przedmiotów, żeby zacząć dokładać w teamfightie tych obrażeń stałych, tych obrażeń, do których jesteśmy przyzwyczajeni wtedy, kiedy widzimy Ashe, więc... Jak na razie to Falcon jest na prowadzeniu, bo mają po prostu o wiele lepsze power spike'i, o wiele lepsze momenty. I pomimo tego, że to Rogue Sports Club ma przewagę 5000 sztuk złota, nadal wydaje się, że ta gra jest niezwykle wyrównana i w tym momencie już Falcon zaczyna wygrywać walki drużynowe. Nie bez powodu ich kompozycja do nich właśnie do tego ich predysponuje i to będzie bardzo problematyczne. Muszą zawodnicy Rogue liczyć na jakąś wyłapankę, muszą liczyć na to, że IBO gdzieś na boku może podziała, ale w tym momencie to Falcon wzmocniony Baron Buffem będzie w stanie przejmować tą wieżę pierwszego poziomu. Gdzieś na boku selfie próbuje wejść, ale to jest tylko przeciwny wspierający i Wladimir się rozkręca. Do tego złapany jeszcze na sam hack został IBO, chociaż wejście od Behave'a strzela Hikiu. Na niego musimy patrzeć, bo to będzie pierwsza eliminacja dla Polaków, ale w międzyczasie upada aż dwóch zawodników ze strony polskiej formacji. Chociaż nie, tutaj odpowiada IBO dużą ilością obrażeń i to jednak oj, zawodnicy Grisen. Falcon mają duże problemy. Grisen poleciał, to nie było lądowanie z telemarkiem i to jest jeden za trzech. Tak Rogue jest, zobacz, że jeszcze pogonią, bo jeszcze Ultimate Tankencha zagrany i Behave podbije na Mexa. Ten będzie musiał po prostu stąd błysnąć, Darkness się stąd wyniesie. Dwa najważniejsze cele zostały przy życiu po stronie Falcon, ale na pewno taki teamfight podnosi nasze serca. Oj, zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że to jest tak duża otucha na nasze barki w tym momencie spadła, bo Rogue Sports Club nadal pozostaje w tej rozgrywce i wydaje się, że teraz mogą zabezpieczyć na przykład Inhibitor. Nadal przy życiu Namex oraz Darkness, więc ta dwójka najbardziej niebezpiecznych zawodników z drużyny przeciwnej. Namex dołożył już czwarty przedmiot do swojego ekwipunku. Inhibitorem to się nie skończy, bo pamiętajmy, że tych dwóch zawodników przy życiu jeszcze ma wzmocnienie od Barona na Shora, więc bardzo trudno jest sobie radzić z minionami w takiej sytuacji. Mimo wszystko jednak środkowy Inhibitor otwarty. Ale mi to się w głowie nie mieści, żebyśmy mieli tak duże problemy na drużynę skandynawską. Może jestem trochę niedowiarkiem, może trochę źle szacuję siły na zamiary, ale naprawdę... Pomimo tego, że wygrywamy tymi 6000 sztuk złota, to Falcon, oni teraz w tym momencie nacierają. Rogue pogubiony na mapie, na rotacjach, bo popatrz, zarówno Selfie, jak i IBO muszą wrócić do bazy, chociaż może nie będzie odpowiadać postaci przyspieszenia tempa i wyłapany jest Skeden. Może się skończyć. Ależ poleciało tych wardów z 6! I kiedy wciśniesz rzeczywiście wardem na latarnię, przeciwnik ma zdecydowanie utrudnione zadanie. Jest taki trik, przybliżasz na maksa swój ekran, oczywiście kółkiem myszy i wtedy jesteś w stanie wybrać pomiędzy kliknięciem na wardę. A kiedy stoisz na zegarku, wtedy masz na to czas, więc aha. Może się po prostu Skedenowi nie udało, może po prostu zapomniał o tym triku, ale przede wszystkim zawodnicy Rogue Sports Club inkasują dla siebie jakże ważne zabójstwo, tylko jak to się przełoży na mapę, smog górski kolejny się pojawi. Bez wątpienia Rogue Sports Club będzie go sobie podbierać, ale zobaczymy jak na to, jak to się przełoży na mapę. To jest dla mnie najważniejsze, Tomku, bo ten inhibitor na środku jest otwarty, ale bez Barona tam po prostu nie podejdziesz. Zawodnicy Falcon cały czas się skalują i cały czas jednak mimo wszystko będę się bał, że jeden dobry hook od Grisena, jeden boski teamfight od Namexa i od Darknessa i wszystko może się w
wywrócić i ten sen może się skończyć. No właśnie, bo zarówno Namex, jak i Darkness, oni mają tylko po jednej wywrotce na własnym koncie. 3-1, 6, 6-1, 3, fenomenalne statystyki z ich strony. I Rogi Sports Club, pomimo tej słabej formy, nadal mają szansę na wejście do top 5. Nadal mają szansę na powalczenie o udział w głównym turnieju, w fazie grupowej. I popatrz na Hikiu, on wreszcie zakupił czwarty przedmiot. Ostrze Nieskończoności jest dostępny dla Ash, więc ona tych obrażeń ma naprawdę sporo, ale musi też na siebie uważać na strzelec, bo jako jedyny nie posiada szarfy, nie posiada tego QSS-a, który jest w stanie zdjąć efekty, czy to hooka, czy to właśnie żądła Skarnera. Ale najbardziej mi brakuje chyba w tej rozgrywce Selfiego jak na razie. No i tak, bo ta Akali naprawdę dużo dostała na samym początku, też pamiętajmy to zabójstwo na górnej alejce, niezwykle aktywny był Selfie, jak na te play-iny akurat, ale potem zupełnie osiadł i też nie ma łatwej gry. Pamiętajmy, był zmuszony przede wszystkim do zakupu QSS-a całkiem wcześnie, bo i hak od Thresha, i żądło od Skarnera to są rzeczy, które musisz zdejmować z siebie praktycznie od razu, bo inaczej jesteś zupełnie martwy. Też pamiętajmy, Wladimir całkiem nieźle sobie radzi z Akali, bo kiedy próbujesz skryć się w swoim dymku, wtedy po prostu dostajesz tym ogromnym wybuchem od Wladimira. Obrażenia są niemałe, szczególnie wtedy, kiedy twój przeciwnik ma Morellonomic, on jeszcze dzwonia dorzucona przez Darknessa, więc to jest naprawdę potężny Wladimir. 17 poziom na jego koncie. No będą musieli zawodnicy Rogue Sports Club jakoś na to odpowiedzieć, bo jedna dobra flanka od Darknessa może przekreślić nasze sny o barażach. I te QSS-y na pewno pomagają przeciwko Wladimirowi. Dodatkowe magic resisty na pewno są tutaj mile widziane, ale popatrz, Hikiu zainwestował w zegarek. On wie, że nawet jakby zakupił tego QSS-a, to prawdopodobnie, jeżeli będzie dobre wejście ze strony przeciwnika, nie dałoby Mira, on jest nieżywy, więc on musi tutaj się zdecydować na po prostu to złoto. Oj! Nie trafiona ta strzała. Chyba jedna z pierwszych, która w ogóle nie trafiła swojego celu w tej rozgrywce. Jak na razie, Hiki był naprawdę celny, ale Namex mimo wszystko, nawet gdyby ta strzała do niego dotarła, ma to objęcie ze strony Banshee, więc jest możliwość zmitygowania przynajmniej jednej umiejętności przeciwnika. I popatrz, to Falcon, pomimo nadal tej dużej straty w złocie, to oni przejmują wizję nad Baronem. To oni będą tutaj ustawiać własne totemy oraz ogólnie sprawować kontrolę nad tym terenem. Tak jest, z drugiej strony na pewno optymistyczny akcent, bo Hikiu kolejny przedmiot już jakiś czas temu dołożył i jest to Infinity Siege. Więc to jest ten moment, kiedy Ash staje się takim prawdziwym strzelcem już teraz, bo masz tego Trinity Force, on będzie ci wzmacniał ataki po użyciu umiejętności. Okay, może o tym zaraz, myślałem, że to się tutaj wywiąże, jednak nie. Będzie ci wzmacniał ataki po użyciu umiejętności, ale przede wszystkim liczysz na to, żeby strzelać jak najwięcej w teamfightie i krytować, nie oszukujmy się. Ale popatrz, Rogue teraz podejmuje Barona, mają dwa smoki górskie. To może się udać, chociaż przeciwnicy dobrze o tym wiedzą i będzie próba jakiejś inicjacji. Raxo tutaj na boku stoi, Selfie będzie szukał flanki, ale to jest pierwsza strzała i trafia tylko Skedena. I jest także wejście od Wladimira, on zadaje bardzo dużo ilość obrażeń, chociaż Grisen ma problemy, ale Selfie zostanie wyeliminowany jako pierwszy i Hikiu także, on zamienił się w złoto. Raptem 300 punktów zdrowia i Darkness po prostu go posieka. To jest fatalna sytuacja dla Polaków, to jest tragedia. To jest prawdopodobnie koniec rozgrywki dla Falcon, bo nawet nie decydują się na Barona. Pójdą środkową aleją i przynajmniej zabezpieczą ten inhibitor, ale upada Rogue. I upadają także marzenia o polskim EU Masters. 35 sekund do Selfiego to jest naprawdę sporo czasu. Falcon może sobie tutaj poszaleć, biorąc pod uwagę, że Wladimir też bardzo mocno będzie uderzał te wieże, bo bardzo dużo ability power na jego koncie. Czy to może być koniec, bo to było na pewno rozdzierające nasze serca. Popatrz, jak szybko spadają te wieże Tomku i Raxo i Behave nic nie będą mogli tutaj zrobić. 15 sekund do Selfiego. Ta Akali nie będzie jednak miała ultimate'a, więc zbyt dużym zagrożeniem nie będzie. Zawodnicy Falcon idą po prostu po koniec. Rogue Sports Club, czy będzie w stanie się z tego obronić? Behave bardzo ładnie próbuje tutaj zgarnąć miniony, więc no mieli lekkie problemy. Raxo eliminuje jednego. Raxo jeszcze używa swojej grubej skóry. Jest Selfie! Genialny manewr od Behave'a sprawi, że Rogue Sports Club jest cały czas w grze, ale nie wygląda to dobrze, Tomku. I wydaje mi się, że Falcon po prostu zbyt mocno się podpalili na zakończenie tej rozgrywki, bo nawet nie dbali o swoje miniony, próbowali zniszczyć tą wieżę bez pomocy minionów. Oczywiście miniony zdejmują tą aurę, która sprawia, że wieże są tak wytrzymałe i Polacy dostali kolejną szansę na powalczenie w tej serii, ale nie wiem. Nie wiem, czy to się uda, chociaż jest Baron przejmowany. Przeciwnicy dysponują dwoma teleportacjami, jeżeli chcieliby się tam pojawić, chociaż... Raczej nie, bo pojawiliby się tylko we dwójkę, na pewno nie będą chcieli ryzykować... W tym akurat momencie jest ten drugi Baron Nashor i to jest niezwykle istotne, Tomku. Inhibitor na środkowej alei jest otwarty. Można zawsze pójść na którąś z bożnych alejek. Ta wieża drugiego poziomu na górze wciąż stoi. Mimo wszystko ten smok pradawny się pojawi i możliwe, że tutaj się wywiąże kolejna walka. Rogue ma cztery smoki żywiołów zabezpieczone na swoje konto, więc
Pewno chcieliby jeszcze tego smoka zgarnąć dla siebie, ale myślę, że Falcon będzie tutaj na pewno stawiał duży opór. Oj, i co to jest za sytuacja? Kto by się spodziewał, że będziemy w meczu przeciwko Skandynawom, przeciwko Szwedom? To wygląda jak prawdziwy mecz o honor, Tomku. Wybacz, że ci przerwę. To prawda, trzeba tutaj zachować honor, trzeba tutaj zachować jakiekolwiek pozory, że jednak mamy szansę na zwycięstwo w tym spotkaniu, bo jest naprawdę trudno, nie jest kolorowo. Polacy nadal w prowadzeniu, jeżeli chodzi o złoto, ale już od dłuższego czasu tracą kontrolę i pomimo tego Barona, który wpadł na ich konta, naprawdę widzę, że tutaj jest scenariuszy bardzo wiele dla nas dosyć posępnych. Naprawdę, Grisen już parę razy ładnie zainicjował, więc teraz też oczywiście będzie szukał jakiegoś haku. Aż 4 QSS-y w przeciwnej drużynie, więc pierwszy strzał to zawsze będzie strzał ostrzegawczy, chyba że akurat sięgnie po Hikiu. Ten sprzedał swój zegarek. Możliwe, że ten smog będzie w jakimś stopniu rozwiązaniem naszych problemów. Oczywiście to nie jest drugi smog piekielny, ale pierwszy wpadnie na nasze konto. Jest dobre porażenie ze strony samego Behave'a i także nietrafiony ultimate, ale może pogonią zawodnicy Rogi Sports Club. Selfie wskakuje, wyeliminuje przeciwnego wspierającego i mamy 4-5 wraz ze wzmocnieniem baronowym oraz smoka starszego. To wygląda całkiem nieźle. Może teraz Polacy pokuszą się o zakończenie tej rozgrywki. Są pingi w stronę środkowej, ale i są także pingi w stronę dolnej. Behave wraz z Raxo będą odcinali powroty przeciwników i ten inhibitor powinien trafić na konto polskiej formacji. To jest super istotne, bo kiedy uda się skruszyć ten pierwszy inhibitor, wtedy cała ta sytuacja będzie już wyglądała o wiele łatwiej. Minione będą robiły presję ze środka, tam gdzie nie ma inhibitora, więc zdecydowanie łatwiej będzie Rogue Sports Club wtedy rozgrywać mapę. Pamiętajmy, że mają też aż 2 wzmocnienia, Elder Drake i Baron Nashor, więc trudno się przegrywa grę w ten sposób, ale może nie będę zapeszał. Do Grisena jeszcze 8 sekund pozostało, więc potencjalnie jeszcze jeden teamfight się tutaj wywiąże. Grisen zaraz wstanie i on będzie gotowy na tą walkę, ale Polacy nadal mają wzmocnienie tego smoka starszego. I zobaczmy, co tutaj się stanie, bo atakują wieże, te wzmocnione miniony. Tutaj Rogue nie musi wiele robić, po prostu taczki, 2, 3 nawet, będą rozpościerać to natarcie i Falcon musi nacisnąć ten spust, musi pociągnąć i muszą atakować, ale jest świetne wyciągnięcie ze strony Raxo i to będzie reinicjacja, chociaż Polacy mają nadal szansę na wygranie tej walki. Upada pierwszy Skiden, Namex musi uciekać i IBO po prostu swoich przeciwników razi. Musi być koniec. Chociaż nie upadł, ale także jest wyeliminowany Wladimir, to jest bardzo ważne. Jednak Rogue może wygrać to spotkanie, jednak Rogue może liczyć na baraże, jeżeli tylko Big zwycięży Zasus i to jest sytuacja 4-3 nadal przy życiu Kaisa, która próbuje wejść w Hikiu, ale wydaje mi się, że zła pozycja dla niej i nawet ten ultimate nie uratuje, to będzie zwycięstwo Rogue. I jednak się uda, straciłem w nich wiarę, ale mamy to. Powiedzieć, że to był thriller, to jest zupełny eufemizm. To jest jakby nic nie powiedzieć. Rogue Sports Club, yes. Zwycięskie w tym meczu, ale cóż to był za styl, to naprawdę wiele do życzenia pozostawiało. Mimo wszystko jednak powinniśmy się cieszyć, bo na pewno to o wiele... powinniśmy się... Ja się bardzo cieszę wygrali. I to jest kamień z serca.